A dziś czas na... Trafiamy precyzyjnie w białą, uderzając w kolorową, trafiamy do łzy. No i mamy punkt ciszek tej oto pierwszej partii. Zaczynaj. Nasz bilbal to można powiedzieć taki wielki, wodoodporny mebel, wykonany z... ze sklejki oraz z wykładziny przypominającą sztuczną trawę. Całość składa się z około 12 elementów. Elementów, które można łatwo złożyć, rozłożyć i przygotować do transportu. Mamy dwa typy takich stołów. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie na bilbal.pl. Może kto wie, w przyszłości taki stół znajdzie się gdzieś w waszych okolicach. My zaczynamy partyjkę i pokażemy wam... Mam nadzieję, że ja zwyciężę. Dobra, no to zaczynamy. Zasady są takie jak w bilardzie. Podnosimy nasz trójkącik. Można powiedzieć, że teraz służy jako trójkąt ostrzegawczy, żeby nikt tu nie wchodzi. Początek liczy oczywiście zdobycie punkciszku. A żeby punkciszek zdobyć, trzeba trafić piłką białą w piłką kolorową. No i jeżeli trafię połówkę, to oczywiście do mnie należy reszta połówek. Kto pierwszy mrugnie, ten przegrywa i druga osoba zaczyna. Trzy. Mój profil lepszy jest tamten. Jaki masz przewidziany czas na odcinek? Bo ja mogę tak długo. Dobra, zagrajmy w papier, może to kamień. Dwa, trzy. Dobra, przegrałem, zaczynam. Jaka taktyka? Bo ty już to ćwiczyłeś. Ja na przykład jestem typie... już ćwiczyłem, powiem ci szczerze, najlepiej technika. Wiadomo, siła, efektownie, ale z tego co już grałem, dużo na testach grałem, najlepiej dużo techniki. Pokaż mi to, teraz sprawdzimy czy... O, no dobre, dobre rozbicie. Wpadło. Wpadło. Biała wpadła. Biała wpadła? Okej, okay. No to w takim razie mogę sobie ustawić. W ogóle mnie nie dziwi, że poszedłeś po najłatwiejszej linii oporu. Ale patrz, to nie będzie tak, że tak po prostu. O, pełen szacun. Jeden punkt ciszek dla mnie. Ale to nie było wcale tak nieprzemyślane, bo zrobiłem to tak, żeby od razu wyciągnąć tą tam. Ronnie O'Sullivan, polskiego bilbola. Mówiłem o technice, to będzie technicznie. O Boże. Przemyślmy to. Którą bilę powinienem zastosować? Na pewno białą. Na pewno powinieneś użyć białej. Zresztą co ja ci będę ułatwiał. Wiem. Uderzę tak, żeby unieszkodliwić tą, która tutaj jest. No nie, no ogólnie to był faul, nie? Dotknąłeś najpierw moją. Ja ci powiem, też pójdę po najłatwiejszej linii oporu. Ale no nie, no jak takie ujęcie, to jakiś trik by się przydał tutaj. Przynajmniej spodnie podciągnij. Dobra. Dobrze, ale ładne wyprowadzenie. No i już od razu na jedenastkę, naszą firmową z logo. No, nie pykło, nie wyszło. Cię muszę dobrze przyjrzeć, bo każda gra, każdy sport zaczyna się i kończy w głowie. Dobra, faul za faulem, nie będę taki, zostanie tu, gdzie spadła. To teraz tak, uderzam w trzynastkę, która uderza w dwunastkę i dwunastka wpada do tamtej łuzy. Tu jest dwunastka, tu jest trzynastka. Trzynastka pomarańczowa. To, żeby ci ułatwić, to pokażę ci, gdzie jest łuza. Jakbyś dołożył mocy, to kto wie? No widzisz, chciałem technicznie, a trzeba było raz użyć siły. Kiedyś pamiętam, jeszcze były takie czasy, jak bilardów nie było. W ogóle ja jestem z małej miejscowości, to grało się na WP. Była taka, myszką się wszystko sterowało. Trójkącik i tam można było łatwiej trafić, bo jak wymierzyłeś, to ta piłka zawsze tam leciała. Wiesz, tam tutaj... już była ta linia dokładnie wymierzona, pokazana, gdzie to się zatrzyma. No tutaj nie ma tak łatwo. Ej, chciałem ją smyrnąć. Ja też tu smyrnę. Początek mieliśmy chyba lepszy. O, jest szansa po długości. Tam, stań tam, pan. Łapie pan kamerzysta to? Bo to będzie strzał życia. A nie mówiłem? Ciężko przyznać. Ty! Aj! Prawie. To wiesz, co ja zrobię, nie? Ja tak wbiję swoją trzynastkę, że jeszcze twoja siódemka wyleci. Ty! Dobre! Dla kogo to zrobiłeś? Możesz przekazać teraz, bo to był naprawdę dobry strzał. Dla kogo? Dla wszystkich fanów bilbola w Polsce, których mam nadzieję będzie coraz więcej. Musisz mi się przesunąć, bo jedenastka trafia tam. Albo? I zapamiętaj.
Bam, tak? Tak. No śmiało. Ale no nie spodziewałem się, że może to być tak dobre. Musisz mi się przesunąć, bo siódemka trafia tam. A dobra, to czy przesunę się tu? Gdzie trafia? No nie, szacun, to było ładne. Ja to jak ten, jak pewien znany polski piłkarz, połóweczka za połóweczką. Dobra, wpaść wpadła, no. A jak mogę sobie ustawić, to na przykład mogę pięty do ziemi. O właśnie, słowiański. Co rozproszyłem, to rozproszyłem. Rozproszył, tak, rozproszył. Wiecie, gdzie jesteśmy? W Gdańsku. Z Krakowa przyjechałem, żeby dostać tak mocno po tyłku. Chyba przestanę gadać, jednak skupię się na grze. Mamy. Odrobię teraz strat. Czarną za jednym zamachem i wszystkie straty będę miał odrobione. A ustawiłem ci taką prostą, to wiesz, to się nie powinno liczyć. Jakbyś uderzył, to żeby ta piła wspinęła się po tym trójkącie, zwinęła i wtedy to bym to uznał za. A no, ale może być. No nie. No prawie. Minimalnie, musi wyjść oczywiście całym obwodem, jest na linii. Mamy. Mamy. Z faulem, bo z faulem. Może to będzie passa. Dzięki. Mhm. Niebieska. Możemy sobie wybił. 14 idzie tam. Na takich ujęć chciałbym, żeby tam wpadła. Masz. Ja tu wyczuwam dobre spojrzenie. Ostatnio jak próbowałem, to potem miałem przez tydzień taką plamę czerwoną na nosie, na środku. Chciałem przypomnieć, że to szorstkie jest. No spodziewałem się lepszego wymierzenia. Ale to było, wiesz, zastawienie toby pomarańczowej. Nie ma pomysł, ale... Wpadła. No nie było to tak soczyste jak moja główka, ale też całkiem umiejętność były. Ja sobie, wiesz, główkę zostawiam na czarno. Pomarańczowa. Tam. Dobra stara zasada w bilardzie mówi o tym, żeby sobie ostatniej nie wbijać do środkowej, bo później jest ciężko z czarną, dlatego spróbuję tą 14 tam. Dobra stara zasada mówi wbij gdziekolwiek. Tam, po narożu. O jest. No to już widać nerwy, to już widać nerwy, bo to jest stawka. Presję to gra o to stawia kolację dzisiaj. Oj! Nie, pięknie, ale no... Za długo to trwa, że sobie teraz nie ułatwię. Ksiądz łapę w górę za to dał. Masz talent. Nawet jak dacie dwa, to też się nie obrażę. To co, czarne do przeciwmogły? Nie. Ale już jest blisko. Wiesz co będzie najgorsze? Jak ja wbiję tam i będziemy sobie za chwilę wybijać czarną od jednej strony do drugiej strony. Nie. Nice shot, baby. Jest i nice. Uwaga, to może być this shot. Przypominam ci tylko, że ty tą czarną musisz wbić tam. Aaaa, tak ci to nie dobrze. To nie będzie awesome. Dobra, to nie. Ty tam trafiasz. Mhm. Nie. Nie! Ale... Nie, no powiem ci szczerze, ja bym dzisiaj steka zjadł. Nie, ale naprawdę nie spodziewałem się, że tą piłkę tak dobrze podkręcę, że ona zawinie i wróci do tej holi, która powinna trafić za ciebie.
Dziękuję Ci, Lanie, za gierkę. Oczywiście wszystkie informacje na temat stołu Bilbal znajdziecie na naszej stronie bilbal.pl. A teraz mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest nagranie odcinka razem ze mną, w którym rozegramy partyjkę właśnie na Bilbolu, a oprócz tego ufundujemy dla dwóch osób pobyt w Dworze Oliwskim w Gdańsku. Pięciogwiazdkowy hotelik, więc serdecznie Was zapraszamy. Aby go zgarnąć, wystarczy, że podacie swojego maila, zapisując się do mojej listy mailingowej. Tu jest adres, oczywiście link w opisie. Trzymajcie się, wyniki za 2 tygodnie. Do zobaczenia.